Państwu. Pierwsze ujęcie z nich dusiem, który się wyleguje po ciężkiej nocy. Tutaj się na słoneczku wygrzewa. Poszedł wczoraj wieczorem na dwór, nie chciał za bardzo... Znaczy chciał chyba wrócić, ale jednak go coś kusiło na zewnątrz i tak się kręcił w to i nazad. I w końcu ja zasnęłam, Paweł czymś tam się zajął z Bartkiem, no i kota nikt nie puścił, no i koce poszedł gdzieś. No i dzisiaj rano go nawoływałam i coś go nie było. I w końcu, słuchajcie, zauważyłam, jak maluszek biegnie tam z daleka. Zziajany, zdyszany, gorąco mu chyba było. Wystraszony był bardzo. Biegł do domu. Takie fajne to jest, że wraca do nas. No a ja dzisiaj teraz sobie leży, mruczy. O, widzicie, jak się wygrzewa. Jak mu fajnie. A ja dzisiaj chodzę od rana po domu. Zrobiłam zakupy rano. Chłopaki dłużej pospali, bo wczoraj trochę pobalowali. No i teraz wstawiłam obiad. I w zasadzie to wypadałoby posprzątać w domu. Ale słuchajcie, jest taka pogoda, że no nie chce mi się, szczególnie, że od jutra ma padać. Więc tak można powiedzieć, że fajnie byłoby skorzystać dzisiaj jeszcze z tych dobrych warunków pogodowych. I dlatego się nie mam ochoty brać za sprzątanie, odkurzanie, mycie podłóg i tak dalej. Miałam myć teraz, ale no nie wiem. Panowie pojechali teraz na blachownię coś tam nagrywać dronem chyba. A ja idę sobie zrobić coś do picia, usiądę na chwilę na słoneczku, przeczytam parę stron, może książki czy co, sama nie wiem. Ale chyba się trochę zrelaksuję. Pranie zrobię, o, takie rzeczy. Taki sobie relaks wymyśliłam, chociaż jest to trochę bez sensu, bo siedzę w długich spodniach, pełne słońce. Taka lampa, zamiast się opalać, to ja siedzę i się po prostu grzeję jak kot. Ale żeby tak całkowicie czasu nie tracić, to pomyślałam, że skoro mi się już nie chce w domu sprzątać, to może chociaż umyję taras i ganek z przodu. I właśnie tutaj rozmawiam z Marlenką, naszą kochaną koleżanką, która wynajmuje tam różne takie sprzęty, z której też pożyczałam. Pożyczałam sprzęt przed świętami, nie wiem czy pamiętacie, taki do czyszczenia w domu, tam jakąś parownicę miałam, odkurzacz do prania dywanów. No i Marlenka ma też taką myjkę do, no, którą można mieć kostkę, właśnie tarasy, jakieś takie rzeczy, dziwne powierzchnie, bardziej zewnętrzne. No i pytam się jej, czy właśnie tą myjkę ma dzisiaj wolną i niewykluczone, że może po prostu zaraz po tą myjkę podjadę i chociaż sobie taras odgruzuję. Wtedy połączę przyjemny z pożytecznym. Będę na powietrzu, będę korzystała z tej idealnej pogody, a jednocześnie zrobię coś pożytecznego, bo no, mam wstręt do mycia tych podłóg dzisiaj naprawdę. Tym bardziej, że jak patrzę w prognozy pogody, to widzę przez kolejne dni deszcz, 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 jeszcze raz deszcz. Wprawdzie temperatura będzie spoko, no, ale będzie padało, więc więcej będziemy siedzieć w domu. Także zaraz sprawdzę, co tam Marlenka mi odpisała i może zaraz się przejadę szybko właśnie po tą myjkę i zanim odbiorę dzieci, to jeszcze ogarnę taras. No i tak, moi drodzy, jadę, tak jak mówiłam, po myjkę. I za parę minut postaram się wrócić do domu i może jeszcze uda mi się to ogarnąć, zanim dzieciaki przyjdą z przedszkola do domu. Tak w ogóle to jest umówione z Małgorzatą, dzisiaj, że idziemy na lody. O, i widzę, że cukiernia otwarta, to będzie miło sobie usiąść tutaj w takim tarasiku przy cukierni i zjeść jak człowiek. Pozbieramy dzieciaki, także miłe popołudnie, miłe plany na popołudnie. Póki co jadę. No i przywiozłam, moi drodzy, myjkę i chyba słyszę, że chłopaki przyjechali. No i myjka jest, proszę Państwa, tylko jakoś chęci mi odeszły, bo normalnie sobie pomyślę o tej robocie, to mi słabo. Ale przed chwilą pomyślałam, że ten ganek po prostu już wołał o pomstę do nieba i trzeba coś z tym zrobić. I na fali tego dobrego to stwierdziłam, że zaraz zrobię zdjęcia wózka i go po prostu sprzedam, bo przecież już mi chyba nie będzie potrzebny. Jeszcze jeden jakiś tam mniejszy wózek awaryjnie jest, a tego się po prostu chyba pora pozbyć. No i cały ten bajzel, te wody, te buty, to wszystko musi stąd zniknąć, bo to po prostu ciężko się patrzy już na taki stan rzeczy. Miski stąd muszą zniknąć, bo też są tu niepotrzebne. A póki co spróbuję rozpracować, to zobaczymy jak to ma działać. No to zaczynamy. Pierwsze włączenie. Nie wiem, czy to się skręca? A, tu jest gwincik, no.
To poczekaj przerwę na chwilę. Ale czemu takimi skokami robisz? Wciśnij po prostu i tyle. Aha. To może on sam tak robi, nie wiem. To wygląda teraz. Powoli już widać efekt. Ale coś musimy tutaj tak poprawić. Tak czy siak już widać, jaką mieliśmy brudną tą podłogę, nie? Ale widza jest niesamowita. Kurde. One takie były tylko w sklepie, te płytki, nie? Później już się zrobił czarny. No i jak, zadowolona z efektu? No jest brudniejsze niż nam się spodziewało, niż się spodziewaliśmy, nie? O, trzeba było połowę zrobić, nie? A drugą połowę zostawić brudną, ale i tak widać różnicę. No. Różnica jest. No i nagle nam się ładne płytki zrobiły, no jaśniutko jest teraz. Zaraz weźmiemy jeszcze tą drugą końcóweczkę i te wszystkie rogi obmyjemy. No. Bardzo fajny sprzęt. Ja już miło będzie na tarasie umyć, prawda? Oczywiście, oczywiście. A mówiłeś, że nie ma sensu, nie chce nam się, ale chce nam się. No dobra, jak to widzę, to bardzo nam się chce. O, teraz masz zdjęcie, piękne. Teraz jeszcze wykończenie. Taką końcówką, która tnie po prostu wszystko. Ale kolorki! No nie wytrzymam! Niezły jaja. Da, porównaj to. No. Kurde. To wcale nie jest jakiś strasznie czasochłonny. No nie, szybko idzie. Co robi maszyna, nie? Wiecie, misek, poczekaj, pokażemy je, jak one wyglądają w tym momencie. Dobra, łogiń. Chyba trzeba by je przytrzymać. No. A, bo ja mu wodę odciąłem, poczekaj. Dobra, ma wodę już. Teraz zostawiamy sobie na za godzinę, bo teraz jestem umówiona z dzieciakami na lody, więc muszę iść ich zaraz odebrać, ale żeby wykorzystać jeszcze czas maksymalnie.
No proszę, jaka fajna myjnia. Odebrana, lecimy do przedszkola, tam już widzę ciocia czeka na nas. Odbieramy Klarę, lecimy na lody, a potem lecę do domu, dam dzieciom obiad, biorę się za mycie tarasu. Z wielką przyjemnością to zrobię, powiem wam, bo robota jest całkiem nawet lekka, powiedziałabym. By nie było wiadomo. Tu mamy małe przedszkole, proszę państwa. Dobra, daj! Chodź, Wadeczku. No idziemy, idziemy, dzieciaki. Już ciocia pojechała ze swoimi dziewczynami. Idziemy do domu. Wstawić ziemniaczki, dzieciaki zjedzą obiad. I będziemy siedzieć sobie na podwórku resztę popołudnia. Dzieciaki się już zainstalowały na widowni. Możesz się napić, daj otworzyć to jak chcesz. Pawełek mi pomaga. Zobacz, to jeszcze to się umyje od razu. Wszystko, nie? Się umyje elegancko, no. Jedną ręką, to się tak słaba. Dobra, otwiera się. O, rozwaliłam to od razu. No dobra, będzie rozwalone. Nie ma zapięcia. A my już przenieśliśmy się na drugą stronę podwórka. Dzieciaki na leżaku, jak na wakacjach normalnie. Jak widzicie, wąż już z wodą podpiętą, podpięty do odkurzacza. I startujemy. Poczekaj, nagram jak wygląda teraz. Tutaj nie będzie aż takiego efektu może. Bo tu nie było aż tak brudno, nie? Chociaż jak my myślimy, że nie będzie, to pewnie będzie jak cholera. Zobaczymy. Jak widzicie, o. To są te same płytki, co z tamtej strony. Wiesz, co zrobimy? No. Umyj połowę. Połowę. Tak. No. Dobra, no to co? Startujemy. A! Startuję. Już? Naprawione? Nie dokręciłam. A po co żeś to w ogóle odkręcił? No bo inną tą końcówką używałam. Przecież to wcześniej ta dysza była inna. Weź ty to zakręć. Prawo. Oj, nigdy nie wiem. Prawo, lewo, bo... Tylko te dwie ci się mylą, wiem. Pięknie to widać właśnie. Dobra. Super. Pojaśniało. Uwaga, bo będę tą... się podaje. Teraz dochodzę do wniosku, że jak się komuś znudził kolor płytek, no se może zmienić. To wystarczy, że umyć. No, już są inne. Jest inne. Proszę państwa, zapraszam tutaj pod parasol. Zjecie sobie. Chodźcie. Ale tęcza ładna. Wszystko na mnie poleciało. Chodźcie. Zjadajcie. Zaraz tata do was dołączy. Idę też sobie nałożyć. Jest, Wadeczku. Mięsko, ziemniaczki i ogórek. To nie kręć się, bo spadniesz. Wadek otwiera bramę, a Matyśka idzie do kolegów i jadą na Orlik. Słucham, którym guzikiem? O, tutaj właśnie, Wadziu, gdzie trzymasz? Tak.
cyk. Nie wiem, tu, o tu. O, otwiera się. Ostrożnie. Okay. Poczekajcie. Tylko ostrożnie, Matylda, i powoli i przy prawej stronie, ok? Tak, pa. Baw się dobrze. A małe łebki zostają. Narobiliśmy się. To ja się teraz relaksuję przy Lechu Zero. Dzieciaki się bawią, Paweł robi jakiś film. Jest takie piękne słońce, że aż miło. Żal jutro będzie, jeśli przyjdzie pochmurny dzień rzeczywiście. Byle do lata. A co do sprzętu, którego dzisiaj używaliśmy, to jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że właśnie to samo, co mówiłam już w grudniu przy okazji wypożyczenia odkurzacza piorącego i myjki parowej, że najfajniejsze w tej całej akcji u Marleny jest to, że się wypożycza po prostu sprzęt, którego nie trzeba, którego używa się tak naprawdę raz w roku albo dwa razy w roku. Nie trzeba go później nigdzie przechowywać, serwisować, myśleć o nim. Tylko po prostu wypożycza się go wtedy i ma się go w domu wtedy, kiedy on rzeczywiście jest potrzebny. I to jest coś, co mi się podoba najbardziej. Bo jak sobie pomyślę, że miałabym go teraz gdzieś tą myjkę ciśnieniową, której dzisiaj używałam, gdzieś tam targać na dół do piwnicy, albo ładować gdzieś nad garaż, albo w ogóle nie wiadomo jeszcze gdzie, no to słabo. A tak odwożę do Marleny, która ma na to przystosowane miejsce i po prostu jest przygotowana na przechowywanie takich rzeczy. Zaraz jeszcze ustalę, jaki jest koszt wynajęcia takiej myjki, ale myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze i chyba warto po prostu sobie od czasu do czasu to wynająć zamiast kupować. No ale też co kto tam lubi, nie? Mi taka forma jak najbardziej odpowiada.